pozwolimy sobie. Spód w Toruniu to jest. Całych 20 latach, jak to wybudowano. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ wyglądało to tak. Na samym początku Konrad Mazowiecki, książę, który siedział po drugiej stronie, na Mazowszu i na Kujawach, sprowadził tutaj krzyżaków po to, żeby granicy bronili na Wisie. Oni na samym początku, gdy przybyli w 1226 roku, wiecie ile ich przybyło, czy nie? Wszystkich łącznie około 12-13, a samych rycerzy zakonnych tylko dwóch. Nie znamy ich imienia i nazwiska, ale kiedy tutaj przybyli, pierwsze kilka lat siedzieli po drugiej stronie Wisły. Wtedy próbowali założyć miasto. Jest to tak zwany wędrujący gród Nieszawa, ponieważ miasto było przenoszone ze swoją lokacją, aż w końcu przeprowadzili się przez Wisłę i założyli stary Toruń. Znajdowała się ta miejscowość 10 km wzdłuż Wisły. Dzisiaj jest tam wieś o nazwie Stary Toruń. Tam teren Wisły był prawie równy z terenem lądu, dlatego woda zalewała tamto miasto, łatwo było go bronić, ale z drugiej strony nie mogło się przez to idealnie rozwijać. Dlatego po dwóch latach, czyli w 1233, doszło do przypadkowego niby spalenia dokumentów przez krzyżaków i wystawili nowy dokument lokacyjny lokujący miasto, czyli tutaj właśnie zaczęło miasto powstawać od tego 1233 roku. No i mamy krzywą wieżę. Nieźle musiał popić, żeby taką wybudować.
zrobili z tego uniwersytet, ja bym zrobił z tego dom przechadzek, taki straszny. Ja, te korytarze, te pomieszczenia, to wszystko, żeby przejść. Wrzuciłem na szczęście, ale ktoś tu pomaga wyciągnąć chyba. To za chamstwo. Ale jak mam ustarczyć do dołożenia na jedzenie, no to... Nie? Na jedzenie to raczej to chyba nie było.
No właśnie te, które ci wymyśliłam, się podobają. Może wszystkie mi się podobają. Masz do twoich oczu. Albo farsurowe, albo jaskie. Dobra, to mamy gościa i tutaj na tym skończymy ten film, o ile powstał, o ile zacznę go montować. Pochodziliśmy trochę, pozjadaliśmy. Pocztówka na pamiątkę i zwijamy się dalej. Dobra, więc tak, pozdrawiam Was z Torunia, trzymajcie się i do następnego filmiku, na razie, cześć ludzie.